jakie inne jeszcze pułapki, tak z twojego doświadczenia, czyhają na zespół, który pracuje i rozwija już taki produkt, który jest na rynku wiele, wiele lat? Największą pułapką to chyba jest zbyt duża pewność siebie, czyli uważanie, że użytkownicy wiedzą mniej od ciebie, więc na to trzeba zwracać uwagę. Nie można nic zakładać z góry, bo to jest chyba największa pułapka pracy z produktem, która może być bardzo kosztowna. Z punktu widzenia zaproponowania czegoś, co się na rynku nie przyjmie, z punktu widzenia inwestycji i wykonania jakichś zadań, na które możemy wydać setki tysięcy złotych tylko po to, żeby sprawdzić i okazuje się to porażką, więc chyba największa pewność siebie z punktu widzenia takiej wieloletniej pracy z danym produktem to jest największe ryzyko. Co dla ciebie jest najważniejsze w zarządzaniu cyfrowymi produktami? Mówisz o pokorze, czy to właśnie ta pokora? Pokora jest jednym z elementów tak naprawdę, tak? Ale dla mnie chyba to jest umiejętność balansowania, czyli znajdowania tego złotego środka, w którym uzyskujesz jak najlepszy efekt. Zawsze dysponujesz jakimś budżetem, który nie jest z gumy, zawsze masz określony zespół, który ma swoje mocniejsze i słabsze strony i masz swoich klientów, czy zdobywasz nowych klientów. Więc umiejętność znalezienia od takiego złotego środka jest kluczowa. Czy nawet to, co kiedy powinno być zrealizowane, bo czujesz, że to możesz odłożyć, a coś powinno być zrealizowane trochę szybciej, bo dzięki temu uzyskać lepszy efekt, to chyba jest najistotniejsze.